Cześć! Dzisiaj robimy unboxing Ultimate Boxa. Zobaczymy, jaka w nim się kryje zawartość. Oczywiście na odwrocie tutaj... O, nic nie ma. Zobaczymy, co tu mamy w środku. O! No proszę. Karta lidera w wersji specjalnej. Kolejna karta lidera w wersji specjalnej. Zaraz się bardziej przyjrzymy tutaj zawartości kart. To jest takie zwykłe opakowanie. O! To dla każdego kolekcjonera to jest gratka. Mamy tutaj opakowanie do klastera na każde karty. Jakiś kartonik, zaraz sprawdzimy, co to jest. I o! Tutaj klaster na karty. Tutaj ładnie się mieni. O, a tutaj jest zawartość. Czyli to przychodzi tutaj. A to trzeba złożyć. Podejrzewam, że właśnie w ten sposób. O. Tutaj chyba tak. Tutaj wejdą nasze karty. Zgadza się. Bardzo fajny box. Tutaj muszę jeszcze. Jak karty przyjdą, to odciążą i będzie bardzo ładnie się prezentował. Teraz zawartość kart. Po 5. No proszę, w każdym po 5, czyli myślę, że spokojnie można by nawet kombinować do 2 starter decków, do 2 swoich talii kart rozbudować. Kolejne opakowanie. A no proszę, no proszę, no proszę. Tutaj są karty w wersjach specjalnych. Bardzo, 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 bardzo fajnie. Zaraz sobie tutaj je zabezpieczymy. Myślę, że ten zestaw dla każdego kolekcjonera chyba jest obowiązkowy. Dobra, przyjrzyjmy się reszcie kart. To są ich odpowiedniki. Tak, są po 4
karty, z czego jedna jest w wersji, każda z tych kart jest w wersji specjalnej. Ok. Kolejne opakowanie. Znowu mamy kartę w wersji specjalnej. Sobie od razu nie zabezpieczymy przed zniszczeniem. I teraz tak, i po trzy te same karty w wersji zwykłej. Karta. Jeszcze trzy opakowania. Trzy kolejne opakowania. I znowu wersja specjalna kart. Muszę powiedzieć, pierwszy, kurczę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny zestaw kart. Tutaj chyba dla każdego kolekcjonera to jest taki must have. Wydaje mi się, że warto zainwestować w tego boksa. Wątpię, żeby tak szybko z boosterów można było wylosować tyle kart specjalnych. Naprawdę nie wiedziałem, czy się spodziewać po tym Ultimate Boxie, ale już widzę, że no jest to bardzo dobry zakup. I znowu karty w wersjach specjalnych. Tutaj jest ich aż tyle, że powiem szczerze, zaraz mi zabraknie chyba osłonek na nie. Bardzo fajnie się to wszystko prezentuje. I oczywiście te same karty w wersjach specjalnych. Ostatnie opakowanie. Ulubiona postać. A, no tak. Tutaj są jeszcze karty liderów. Tak się zafascynowałem tym, że tu są takie ekskluzyw karty, że zapomniałem o tych liderach. No muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo fajny box. I karty w wersji zwykłej
trzy. Ostatnie. Podsumowując, mamy 25 kart w wersji specjalnej, które wyglądają następująco. Jeszcze na koniec, żeby każdy mógł zerknąć. Oraz pięć kart w wersji specjalnej liderów. Czyli zaraz zobaczcie, ile tych kart jest tutaj. Tych kart w wersji specjalnej naprawdę bardzo dobry zakup. Myślę, że wieczność zajęło znalezienie tych wszystkich kart z boosterków. No i oczywiście karty liderów, które prezentują się w ten sposób. Proszę bardzo. Tutaj Son Goku, Ultra Instinct, Jaren. Bardzo, bardzo fajne. Tak. I oczywiście tutaj mamy jeszcze pudełko na nasze karty. Tutaj prawdopodobnie te karty wędrują w ten sposób. Tak. Ciekawe, czy jeżeli mamy karty w folijkach, to one również się tutaj zmieszczą. No, tutaj powiem Wam, że zobaczymy jeszcze z drugiej strony, czy nie będzie im za ciasno. No, muszę powiedzieć, że no jest ciasnawo, jeżeli one są w tych foliach ochronnych. To jest ciasno, aczkolwiek no to jest kartonowe pudełko, myślę, że one się rozepcha delikatnie i one wszystkie się tutaj zmieszczą nawet w foliach. Dodatkowo dla kolekcjonera mamy taki klaster, w którym znajdują się koszulki na karty. Już tego nie będę otwierał, bo wiadomo, że tutaj tylko zawartość jest taka. Dzięki wielkie. Jeśli podobało Ci się, zapraszam do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Na razie, cześć!